Znajdujemy się dziś na polu niedaleko Oławy. Dziś planujemy siew kukurydzy. Akurat wszystkie wyznaczniki naturalne, takie jak mniszek lekarski i wczesne czereśnie, już kwitną, że jest to właśnie naturalny sygnał, aby już zacząć siewy kukurydzy. Należy pamiętać jeszcze o tym, żeby była odpowiednia temperatura gleby w trakcie siewu. Odmiany flintowe potrzebują od 6 do 8 stopni temperatury gleby. Natomiast odmiany dentowe od 8 do 10, a najlepiej 12 stopni. No, wpływa to po prostu nam na szybsze kiełkowanie i lepszy wzrost roślin. Dziś na tym polu będą siane dwie odmiany. Będzie to LG31205 i DKC3400. Pokrótce też przedstawię te odmiany. DKC3400 jest to dent VO240x250. Bardzo dobra odmiana na wszystkie stanowiska glebowe. Bardzo dobry wigor początkowy, jak na denta. Sprawdza się na wszystkich stanowiskach glebowych, jak już wcześniej wspomniałem. Doskonała odporność na wyleganie i bardzo fajny efekt dry down, czyli kukurydza na polu bardzo szybko dosycha. Ona bardzo szybko rzuca wodę już w końcowym etapie dojrzewania. Kolejną odmianą jest LG31205. Jest to odmiana typu Flint Dent. Cechuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Bardzo szybko wzrasta. Cechuje się regularną stabilnością plonowania. Niezależnie od warunków zawsze mamy podobny, wysoki plon. Bardzo dobrze dostosowuje się do aktualnych warunków panujących na polu. Jest bardzo zdrowa, że nie ma żadnych chorób, odporność na te fuzariozy, co przekłada się na mniejszą ilość donów, o ile w ogóle te dony będą występować. I co jeszcze, nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe, od gleb mozaikowych do gleb ciężkich, że ona sobie poradzi w każdych warunkach. Można siać ją praktycznie na całym terenie Polski. Na rynku jest bardzo dużo odmian mieszańców kukurydzy. W takim doświadczeniu jak tutaj nasze weryfikujemy te odmiany pod kątem przydatności do uprawy w naszym rejonie. Spośród tych odmian wybieramy te, które wyróżniają się na tle pozostałych, przede wszystkim jeśli chodzi o wysokość i stabilność plonowania. Dzięki temu proponujemy Państwu odmiany, które gwarantują sukces uprawy. W tym roku szczególnie proponujemy 6 odmian, z których myślę każdy jest w stanie coś wybrać dla siebie. Mamy tu odmiany zarówno z grupy wczesnej, takie jak MAS 11K oraz Luxury. Również są odmiany z grupy średniowczesnej Chianti LG31205, jak również mieszańce z grupy średniopóźnej DKC3400 oraz Broadway. Odmiany te to zarówno typowe flinty, takie jak Chianti czy Luxury, zawierające bardzo dużą zawartość skrobli szklistej w ziarniaku. Mamy też klasyczne denty typu Broadway czy DKC oraz odmiany o pośrednim typie ziarna, takie jak MAS 11K czy LG31205. Wśród tych odmian są też mieszańce, które wybitnie nadają się na słabsze stanowiska. To na przykład MAS 11K czy DKC oraz takie, które sugerujemy siać na polach najlepszych po to, żeby wydobyć z nich rekordowy potencjał. To na przykład jest odmiana Broadway. Wszystkie te odmiany charakteryzują się bardzo dobrą zdrowotnością. Bardzo w niewielkim stopniu są porażane przez choroby grzybowe i rzadko znajdujemy w nich mykotoksyny. Odmiany te świetnie oddają wodę na polu. Bardzo dobrze się omłacają dzięki cienkim osadkom, nie przewracają się. Ja ze swojej strony szczególnie polecam odmianę Chianti, która jest uniwersalna i to jest dla mnie taki wybór bez ryzyka. Także zachęcam i rekomenduję tą odmianę. Chciałbym również Państwu zaproponować naszą technologię herbicydową opartą na preparacie Camix. Jest to preparat zawierający w swym składzie esmetolachlor i mezotrion. Jest to preparat Syngenty, uniwersalny jeśli chodzi o stosowanie. Możemy go stosować zarówno po siewie, jak i po wschodach z dodatkiem nikosulfuronu, ewentualnie terbutelazyny.
Zachęcam również do stosowania preparatów odżywek zawierających fosfor. Jest to szczególnie potrzebne w początkowych fazach wzrostu kukurydzy, kiedy system korzeniowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony, kiedy jest zimno. Zwracam również uwagę na stosowanie preparatów zawierających cynk, szczególnie w intensywnej technologii uprawy kukurydzy. My polecamy z naszej strony TwinTech, który oprócz cynku zawiera również mangan, wspomagający pobieranie azotu. Wymienione odmiany oraz preparaty są atrakcyjne cenowo, skuteczne i biorą udział w naszym programie lojalnościowym AgroPula. Dzięki temu zyskują Państwo dodatkowe profity.